Witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło. Jest to impreza, nasze spotkanie, które kończy tą wystawę. Ona jeszcze będzie trwała do jutra. Jeśli chcielibyście zrobić comeback z rodzinami, to zapraszam jutro. Poświęcone, jak widzicie, stoją tu maszyny rolnicze z naszego regionu. Jest to jakby kolekcja, którą myśmy zebrali. Nazywamy to muzeum, dlatego że słowo muzeum wiele tłumaczy. Wiadomo, że to musi być coś starego i tak dalej, prawda? Ideą tego muzeum, przepraszam, tej wystawy jest pokazanie maszyn rolniczych, tego dorobku z naszego terenu, czyli z dawnych Prus Wschodnich, z obecnej Warmii i Mazur, no bo na przykład w dobrym mieście, tak zwanym Gutstadt, była fabryka wielka maszyn rolniczych, ale jednocześnie po wojnie była też kontynuacja i fabryka maszyn rolniczych Warfama, wszystkim nam dobrze znana nazwa. Są tu, jak widzicie Państwo, jak prześledzicie potem, każde miasto miało wytwórnie maszyn rolniczych, bo był to teren rolniczy. A maszyny rolnicze w większości były robione z żeliwa. Żeliwo było łatwe do odlewania. W związku z tym było wielu producentów i dystrybutorów tych maszyn. Chciałbym powitać wszystkich Państwa, a szczególnie naszego gościa, honorowego, że tak powiem, pana profesora, pana rektora Jerzego Przyborowskiego. Chcę powiedzieć tak, że jeśli będę miał coś dodać, to może na końcu. A teraz chciałbym oddać głos naszym gościom, bo jest to szczególna chwila, kiedy my możemy słuchać naszych gości i nawet zadawać pytania. W związku z tym proszę, gdyby pan rektor, pan profesor zechciał powiedzieć o naszym uniwersytecie, o swoich planach, o roku akademickim, który się zaczyna, bo powiem tak, możemy być dumni, że mamy taką uczelnię. Zapraszam, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie wiem, ile mam czasu. Pan Janusz Zamiński mnie zachęcił do tego, żebym mówił o planach. Do wieczora? Nie, oczywiście to żart. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem podziękować za zaproszenie. Od jakiegoś czasu dochodziły do mnie takie sygnały z różnych stron, od różnych osób, również od pana Dramińskiego, pasjonata, kolekcjonera maszyn rolniczych. Wiedziałem, że takie muzeum funkcjonuje w Sząbruku i kiedyś obiecałem, zresztą nie tylko to jest obietnica, ze szczerej chęci chciałem przyjechać i zobaczyć, popodziwiać te bogate zbiory. Także bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Proszę Państwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, trudno, żeby mówić o uniwersytecie, nie pamiętając o tym, że uniwersytet to połączenie trzech uczelni, czy uczelni, no trzech jednostek dydaktyczno-naukowych, ale będąc tutaj w tym miejscu i na tej wystawie należy podkreślić oczywiście Akademię Rolniczo-Techniczną, wcześniej Wyższą Szkołę Rolniczą,
wydziały te najstarsze, czyli Wydział Rolniczy, Wydział Zootechniczny, Wydział Mleczarstwa, to są wydziały, które powstawały na samym początku, w momencie, kiedy Wyższa Szkoła Rolnicza była tutaj w Olsztynie organizowana, bo moglibyśmy powiedzieć, że nie do końca tworzona, dlatego że historia naszej uczelni, tego kształcenia rolniczego na poziomie wyższym sięga daleko, daleko głębiej, a tak naprawdę zaczęła się w Cieszynie. Ale o tym Państwo na pewno wszyscy wiedzą. Jest sporo publikacji na ten temat. Bardzo się cieszymy, że mamy jeszcze cieszyniaków wśród nas. Staramy się pamiętać o tych korzeniach i rokrocznie świętować rocznicę. Akademia Rolniczo-Techniczna, uczelnia, która zdobyła swoją pozycję i tak naprawdę dzisiaj mogę powiedzieć, będąc rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wcześniej prorektorem, zawsze mieliśmy trudności związane z tym, że musieliśmy być w gronie przedstawicieli uczelni rolniczych oddzielnie, technicznych oddzielnie, medycznych oddzielnie i klasycznych uniwersytetów również. Więc jak były konferencje rektorów polskich uczelni technicznych, polskich uczelni medycznych, rektorów uniwersytetów polskich, rektorów polskich uczelni, teraz uniwersytetów przyrodniczych i rolniczych, to my musimy uczestniczyć we wszystkich tych zgromadzeniach, podczas gdy rektorzy innych uczelni uczestniczą tylko w jednym. A z czego to wynika? Wynika z tego, że nasza uczelnia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, jest naprawdę wyjątkową uczelnią pod względem struktury. Reprezentujemy praktycznie wszystkie dawne, bo dzisiaj po zmianie ustawy nie mówimy o obszarach, nie mówimy o obszarach kształcenia, mówimy o dziedzinach nauki, dyscyplinach naukowych, ale reprezentujemy wszystkie, cały przekrój. Począwszy od szeroko rozumianej humanistyki, teologii, Instytut Hozjusza, to jest ta jedna z tych trzech nóg tworzących, czy trzech korzeni, może lepiej tak to będzie brzmiało, tworzących uniwersytet, ale przecież Wydział Sztuki. Chluba ostatnich lat to oczywiście medycyna, która daje nam ogromne szanse rozwoju z różnych powodów. No i oczywiście nauki społeczne. Ostatnio na pewno Państwo zauważyliście, że bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się tworzona od tego roku psychologia. Więc będziemy kształcić psychologów. No, nadzwyczaj dobry wynik, bo teraz przy tak głębokim niżu demograficznym, jeszcze niestety ciągle trwającym, jeśli chodzi o ten wiek i ten target, użyję takiego słowa, przy tym niżu demograficznym 10 osób na jedno miejsce, na nowy kierunek, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Tak więc uniwersytet się rozwija i mam nadzieję, że ja też nie zawiodę i razem z moim zespołem będziemy przyczyniać się do jeszcze większego rozwoju uniwersytetu. Jak Państwo śledziliście historię, to na pewno byliście w stanie zauważyć, że Kortowo jako kampus od lat późnych 90. do dzisiejszego dnia zmieniło się nie do poznania. Powstało mnóstwo nowych budynków. Całe to Kortowo 2, które kiedyś było takim zupełnie odosobnionym terenem, same łąki, piękne co prawda, widok piękny na Olsztyn z tak zwanej Górki Kortowskiej. Dzisiaj ten teren jest zabudowany nowoczesnymi budynkami służącymi wielu kierunkom studiów.
Na tym nie koniec. Rozpoczęła się inwestycja. Wreszcie pozbyliśmy się tego paskudnego budynku, który stał u zbiegu ulic Dybowskiego i Warszawskiej. Notabene kiedyś, to już tak anegdotycznie, jeden z moich profesorów, takich, no jak bym powiedział, autorytetów dla mnie wielkich, przyjeżdżaliśmy tamtędy i on mnie pyta, jak można było zaplanować oczyszczalnię ścieków w takim miejscu. Wydawało mu się, że ten budynek to oczyszczalnia ścieków. Dzisiaj powstanie w tym miejscu budynek Wydziału Prawa i Administracji Nauk Społecznych. Mam nadzieję, że pięknie się wkomponuje w cały ten nowoczesną część Wydziału, przepraszam, Kortowa 2. Jakie plany? No przede wszystkim podkreślam to, że zależy mi bardzo na tym, żeby uniwersytet był rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale na świecie. I można by było powiedzieć, wiele z naszych obszarów działania, również nauki, jest rozpoznawalnych, jesteśmy obecni w świecie, ale jako uczelnia w tych rankingach najważniejszych, no nie widniejemy. Czas to zmienić. Oczywiście nie jest to łatwe. Cel na pewno bardzo, bardzo ambitny, ale uważam, że nie jest niemożliwy. Jest możliwy do spełnienia. Pierwszy krok to jest oczywiście spełnienie kryteriów obecnego konkursu. On jest ogłaszany raz na 6 lat. Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, czyli być w gronie uczelni, które u nas w kraju są w tym absolutnie topowym miejscu. Oczywiście może się nie znajdziemy wśród tych 10 najlepszych od razu, ale jeżeli spełnimy kryteria, to już też jest bardzo dużo. Krok po kroku spróbujemy, przez to się możemy znaleźć na tych rankingach. No oczywiście nie należy zapominać o tym, że uniwersytet to jest też misja w regionie. Dla mnie osobiście zawsze podkreślam to bardzo często, że to nie jest wstyd nazywać się uniwersytetem regionalnym. Chociaż niektórzy pejoratywnie mogą to odbierać źle, ale uważam, że my jesteśmy tutaj dla regionu instytucją, która jest nie do przecenienia pod każdym względem. Rozwój, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, czyli dziedzictwo, kultura, uniwersytet ma do spełnienia właśnie taką misję. I tutaj trudno sobie wyobrazić rozwój tego regionu bez uniwersytetu. Dlatego zawsze wszędzie apeluję o wsparcie, o dobre słowo, o to, żeby o uniwersytecie mówić wszędzie, gdzie tylko się da, że jest dla nas taki cenny. Szanowni Państwo, to chyba tyle, co chciałbym powiedzieć, dlatego nie będę przedmiotem. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, panie rektorze, dziękuję bardzo. Chcę tylko podkreślić, drodzy Państwo, że bycie rektorem to nie tylko splendory i uznanie, i nie tylko gronostajowe odzienie, ale to ciężka, codzienna praca. To jest olbrzymia instytucja. Ja kieruję firmą, kierowałem, bo teraz jest zmiana pokoleniowa, tak jak zresztą na uniwersytecie, gdzie jest zatrudnionych 60 osób, a to są tysiące ludzi, tysiące studentów. Jeszcze raz chylę czoła, że pan się podjął takiego trudnego zadania. Ale żeby wesprzeć pana rektora, 1 października inauguracja? 2. 2. O której? O 11. Dobra. Kto z nas nie będzie mógł być na inauguracji, proponuję, żeby w domu stał na baczność i żeby zaśpiewał Gaudeamus Igitur, żeby pana wzmocnić, prawda? Dziękuję bardzo. Chcę jeszcze, panie profesorze, no jak jestem przy głosie, to jeszcze tak powiem taką rzecz. Bardzo ważna jest współpraca z nauką. I podam taki przykład. Jest tu obecny, skromnie z tyłu stoi, pan profesor Piotr Zapotoczny. Zbudował? Zbudował świetne urządzenie do oceny i separacji ziarna. To jest bardzo ważne w
praktyce, w zakładach przemysłowych i my z nim zaczęliśmy współpracę. Trochę wirus nam przeszkodził, ale dalej to robimy. To ma duże znaczenie na rynkach nawet światowych, nasza firma. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ale wracając do tematu. Za tydzień ponad są dni dziedzictwa europejskiego. I właściwie, no, europejskiego to brzmi dumnie, Europa jest duża i tak dalej, ale czy to ma znaczenie w naszym przypadku, to dziedzictwo, w takim małym regionie jak nasz, który ma swoje wielkie zalety, bo przecież wszyscy się świetnie znamy. I gdyby parę słów zechciał nam na temat tego dziedzictwa i znaczenia powiedzieć pan Janusz Cygański, wspaniały przedstawiciel muzealnictwa. Proszę państwa, pan Janusz poprosił mnie przed chwilą, żebym kilka słów powiedział na temat dziedzictwa, w kontekście dziedzictwa, w kontekście tych dni europejskich, które za kilka dni się rozpoczną. I czynię to z wielką przyjemnością, ponieważ całe życie w zasadzie zajmuję się ochroną, promocją dziedzictwa, które się nazywa czasami dziedzictwem kulturalnym, kulturowym. Czymżeż jest dziedzictwo, proszę państwa, bo często używamy tego słowa, ale w zasadzie nie zadajemy sobie pytania, co to jest dziedzictwo, czym ono jest, czym jest dla nas, czym jest dla, powiedzieć można szerzej, ludzkości. Otóż dziedzictwo jest w zasadzie wszystkim tym, co zostało wytworzone na świecie, przez nas, przez naturę, co stało się chwilę przed. Wszystko, co było, co jest przed tym, co jest teraz, jest w zasadzie dziedzictwem. I chociaż przez jednych uważane za dziedzictwo jest tylko to, co jest wielkie, co jest najistotniejsze, najważniejsze, wielka architektura, wielkie budowle, wielkie dzieła sztuki, wielkie po prostu jakieś przedsięwzięcia z przeszłości, które są ważne dla ludzkości. Ale w moim pojęciu i w pojęciu, myślę, nas wszystkich, dziedzictwo to także smak pierogów, które robiła nasza mama, które pamiętamy. To także książka, którą kiedyś my przeczytali czy napisali, że dziedzictwo to także jakieś drobiazgi życia codziennego, pamiątki etnograficzne, wszystko to, co w zasadzie nas otacza, co było wykonane, zanim myśmy zrobili coś innego. Więc dziedzictwo, kiedy je przybliżamy, kiedy je poznajemy lepiej, pozwala także lepiej poznać nas samych. Bo kiedy mówimy o dziedzictwie, trzeba myśleć też o tożsamości. Dziedzictwo jest jednym z najważniejszych czynników, które wyznacza naszą tożsamość. To, jacy jesteśmy, dokąd zmierzamy, kim byliśmy, o tym decyduje to, czym nasiąknęliśmy w życiu, jakimi widokami, jakimi dziełami sztuki, jakimi książkami, jaką muzyką. Ja pamiętam tylko a propos muzyki i dziedzictwa, jak kiedyś, jeszcze kiedy pracowałem w Olsztynku, jeden z uczestników kapeli ludowej grał na skrzypcach i grał piosenki tuwarmińskie ludowe, a był starszy taki dziadek. Pięknie grał na skrzypcach. Ja mówię, ale pan cudownie grał. Mówi, wie pan, ja to pięknie gram, ale w sercu, w duszy to mi grają nie te melodie, co ja tutaj się teraz nauczyłem, tylko grają mi melodie z mojego dzieciństwa, skąd ja przybyłem, a jestem z Rzeszowskiego. Tam się urodziłem, tam się wychowałem i tam ta muzyka we mnie gra. Mówię, niech pan ją gra, niech pan ją tutaj gra też na Mazurach, na Warmii, bo to też jest w tej chwili nasze dziedzictwo. To, że pan gra, on był taki dumny i szczęśliwy, że może także to, co wyniósł w sercu skądś,
także stanowić cząstkę tego tutaj lokalnego dziedzictwa. Bo na dziedzictwo można patrzeć w skali globalnej. Dziedzictwo światowe. I tutaj jest taka pewna forma ochrony zabytków, a także i natury, nie tylko zabytków wytworzonych ręką człowieka, czy myślą człowieka, ale także zabytków natury. To są zabytki chronione listą UNESCO, czyli obiekty, które są wartościowe dla całej ludzkości. I u nas na Warmii, na Mazurach są w zasadzie trzy tylko takie zabytki, mianowicie Wzgórze Fromborskie, Pola Grunwaldzkie. Nie, w zasadzie nie. Na UNESCO nie mamy nic, na UNESCO z Warmii i Mazur. Mamy tylko pomniki historii. To jest jakby druga kategoria lokalna już na terenie Polski. Mówię, z dziedzictwa światowego nie mamy niestety żadnego obiektu wpisanego. To też jest pewien dla nas, myślę, problem. Powinniśmy na tym myśleć. Natomiast są formy ochrony dziedzictwa kulturalnego, bo jeżeli mówimy, że jest takie ważne, że wyznacza naszą tożsamość, to należy w jakiś sposób chronić. I chronimy je w taki oto sposób. Najbardziej, że powiem, wyrafinowaną, najbardziej taką dostojną i najbardziej prestiżową formą ochrony dziedzictwa jest lista pomników historii, lista, która jest prowadzona dzięki decyzjom, dekretom prezydenta Rzeczpospolitej. Na tej liście jest niewiele obiektów i z naszego regionu są, tak jak powiedziałem, trzy, mianowicie Wzgórze Fromborskie, Kanał Ostrucki-Elbląski, czy Elbląsko-Ostrucki, jak kto woli, i Pola Grunwaldzkie. To są trzy najwyżej chronione obiekty w Polsce. Cieszę się bardzo, bo przy wpisaniu jednego z tych pomników, czyli Pól Grunwaldzkich, miałem swój udział, ale także i przy niedalekim sąsiedztwie Zespół Katedralno-Zamkowy w Fidzynie też został wpisany niedawno na listę pomników historii. Niższa kategoria to są zabytki wpisane do rejestru zabytków konserwatora wojewódzkiego. No, jest ich po prostu wiele, to są architektury, to są parki, to są zabytki ruchome, obrazy, ołtarze, ale też jest ich od niedawna pewna nowa kategoria dziedzictwa, traktowana w sposób szczególnie pieczołowity, a mianowicie dziedzictwo niematerialne. Bo do tej pory mówiłem jakby o tym dziedzictwie materialnym, ale równie ważne są ten smak właśnie tych pierogów, o których mówiłem. To jest to dziedzictwo niematerialne, zwyczaje, obrzędy, to, co nas też w jakiś sposób konstytuuje. I pewnie Państwo wiedzą o tym, że z Warmii i Mazur pierwszy na liście zabytków dziedzictwa niematerialnego znalazła się gwara warmińska staraniem pana Edwarda Cyfusa oraz pani profesor Lewandowskiej Izabeli. Także to dziedzictwo jest chronione, znajduje się także, jest także chronione przez wyspecjalizowane instytucje, jakimi są muzea. To muzeum, które założył pan Janusz Dramiński ze swoją żoną, to jest ewenement na skalę, powiedziałbym, polską na pewno, ale nie wiem, czy nie europejską. Bo jest to zbiór zabytków związanych z kulturą rolniczą, zabytków techniki, które w zasadzie zginęły na naszych oczach, a które jeszcze do niedawna no, były czymś niemalże codziennym, czymś, co wyznaczało naszych ojców, no i zresztą też, bo ja pamiętam jeszcze, jak taka mockarnia u nas na podwórku stała i swoje czyniła. Bałem się tej maszyny strasznie, muszę powiedzieć, bo to szumiało, puczało i tak dalej. Więc to muzeum jest niezwykłe.
W zasadzie zabytkami techniki zajmują się w naszym województwie muzea, kilka muzeów. Muzeum Kulturowe w Węgorzewie, Muzeum Budownictwowego w Olsztynku, Muzeum to Nowoczesności, w którym jesteśmy w tej chwili, i Muzeum Pana czy Państwa Dalmińskich. Czy warto? Proszę Państwa, absolutnie tak. Dziedzictwo jest tym, co nas konstytuuje. Bez tego bylibyśmy nie wiadomo kim. Ono nas konstytuuje w różnych, powiedziałbym też, kręgach i w różnych miejscach. Bo możemy mówić o tym, że czujemy się dzięki temu dziedzictwu, które posiadamy, historii, zabytkom, pewnym atrybutom, które są wokół nas, członkami jakiejś lokalnej tożsamości. Miasta, gminy, własnej szkoły i tak dalej. To też nas konstytuuje. Potem w dalszym kręgu mamy takie poczucie tożsamości regionalnej. No i te nasze muzea, to co mamy wkoło, nas konstytuuje. My się czujemy z jednej strony Olsztyniakami, Warmiakami, Warmiakami, Mazurami, Powiślakami, bo to jest jeszcze szerszy region, ale też to dziedzictwo wyznacza nasze narodowe poczucie tożsamości. Jesteśmy Polakami i te zgromadzone wokół tutaj zabytki dotyczą nie tylko naszego tutaj lokalnego dziedzictwa, ale także dziedzictwa ogólnopolskiego, więc to jest element naszej tożsamości narodowej, ogólnopolskiej. Ale też tu w kontekście europejskiego dziedzictwa możemy mówić o tym, że zabytki europejskie konstytuują nas także jako Europejczyków. My jeszcze tak do końca nie zdajemy sobie sprawy, na przykład, że Termopile to także jest nasze dziedzictwo, nasze europejskie. Że wieża Eiffla to nie jest tylko wieża Francuzów czy Paryżan, to jest nasze europejskie dziedzictwo. Z tym budowaniem tożsamości europejskiej no mamy jeszcze oczywiście pewien problem. To jest proces, który dłużej trwa, ale żeby być w Europie postrzeganym jako ten, kto jest nie tylko Europejczykiem, ale także ma swoje poczucie lokalnej tożsamości, to temu służyć mają takie muzea jak to. Dzięki nim my mamy poczucie siły, my mamy poczucie pewnej godności, że to, kim jesteśmy, jest ważne także dla innych, dla Europejczyków. Proszę Państwa, te zabytki zgromadzone przez Państwa Dramińskich, a szczególnie myślę przez Pana Janusza, to jest rzecz niebywała. Ja chylę czoła przed tym, co Pan do tej pory uczynił i jak wspaniale Pan tworzył muzeum, chociaż ono nosi tak nieoficjalnie nazwę muzeum, ale w dyskusjach, które teraz trwają, bo powstaje nowa ustawa o muzeach, czy można używać tej nazwy muzeum w stosunku do takiej chociażby jak to, ja uważam, że absolutnie tak. I więcej powiem, że należało to pisać w Pańskim przypadku przez bardzo duże M. Muzeum. Muzeum Państwa Dalmińskich. Proszę Państwa, tylko kilka takich refleksji na temat, czym jest to dziedzictwo, czym jest muzealnictwo i w jaki sposób je chronimy. Życzę Państwu z tej okazji, że zamykamy dzisiaj tą wystawę i że zbliżają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech żyje Pan Janusz, jego przyjaciółka, małżonka i jego muzeum. Bardzo dziękuję. Chcę tak dodać. Była mowa o rejestrze zabytków ruchomych. Proszę popatrzeć. W naszym muzeum mamy zabytek wpisany na listę zabytków ruchomych przez wojewódzkiego konserwatora na Warmii i Mazurach. Okazało się, że to jest lokomobila, którą kupiliśmy gdzieś w województwie wielkopolskim i tam była wpisana. I jak ją kupiliśmy i przywieźliśmy tutaj, to za nami przyszło pismo, że wielkopolski konserwator przekazuje do naszego warmińsko-mazurskiego. Odebrałem to jako wielki zaszczyt. Mamy rzecz, która jest wpisana do rejestru zabytków. Ale powiem Państwu jeszcze tak,
że teraz zabytkiem techniki, jeśli dobrze wiem, to jest przedmiot techniczny, który ma już więcej niż 25 lat. Jak Państwo popatrzycie w domu u siebie jakieś stare radio, stary telewizor, to już są zabytki. Jak Pan powiedział o upływie czasu, ja na przykład w swojej firmie nagle zauważyłem, że już nie mamy tych monitorów takich wielkich, kineskopowych, tylko wszystko takie małe. To postęp techniczny jest ogromny. Natomiast jest tu też Pan Profesor Lipiński, Panie Profesorze, gdzie Pan jest? O, który z Wydziału Nauk Technicznych, który z wielkim uznaniem patrzy, ale na te rozwiązania techniczne. Spójrzcie na te tryby. Ile to było pracy, ile to było odebrania, jakie to było rozwiązanie. To było opatentowane. Także patenty i technologia nie tylko teraz, ale i 100 lat temu też była. To jest wszystko no, bardzo ciekawe. To inaczej poszłoby wszystko na złom. A teraz, proszę Państwa, tak, no dziedzictwo. Ale co się składa, dziedzictwo to jest coś innego? Czy to jest powiązane z kulturą? Co to jest takiego? Bo to mi się spodobało, co powiedział Pan Janusz Cygański, że możemy być z tego dumni, co osiągnęliśmy. My nie jesteśmy jakąś tam drugą kategorią w Europie, prawda? Tu jest też serce Europy. I co to jest kultura? Jakie to ma znaczenie? Czy to właśnie dziedzictwo to też kultura? To proszę, żeby powiedział nam o tym pan Andrzej Fabisiak, znany teatrolog, dyrektor Teatru Bez Nazwy i reżyser. Zapraszam, panie Andrzeju. Witam Państwa serdecznie. Mam problem, ponieważ zawsze jak ktoś jest w jakiejś kolejności przed tak znakomitymi przedmówcami, to jest to wysoko postawiona poprzeczka. W związku z tym chciałbym się najpierw wytłumaczyć, a mianowicie moja droga jest tak fantastycznie przez kogoś zaprogramowana, że zdarzyło się, iż po pierwsze miałem przyjemność zwiedzania tego wspaniałego, jak powiedział Janusz Cygański, muzeum, tak, trzeba to otwarcie powiedzieć, nie bójmy się tego słowa, muzeum, które no wywarło na mnie niesamowite wrażenie. To po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, że podczas swojej pracy w Dobrym Mieście odbyła się wystawa. Co prawda, nie było tam dużo artefaktów, niemniej jednak w tym środowisku, o którym pan Janusz Dramiński mówił, gdzie była Warfama, sięgająca swoimi źródłami do fabryki maszyn rolniczych, to proszę Państwa fantastyczna funkcja kulturotwórcza. Na czym to polegało? Ano na tym, że kontakt z tymi artefaktami pozwolił środowisku dobromiejskiemu sięgnąć do źródeł i naraz ta fantastyczna inspiracja przyniosła bardzo dużo różnego rodzaju aktywności, które sięgały do historii, do odkrywania tego, co było w tej społeczności tak szalenie istotne i ważne, a zapomniane, nieodkryte, nienazwane, nieprzypomniane. To myślę, że jest jednym z fenomenów, jeśli chodzi o działania kulturotwórcze. I tu myślę, że z perspektywy globalnej, kiedy mamy inicjatywy tworzenia muzeów, to są to oczywiście środki, czasami odgórne zarządzenia, ustawy, etc. Tu mamy do czynienia z fenomenem, absolutnym precedensem, gdzie pasja, hobby, coś, co jest, wydawałoby się, bardzo prywatne, przechodzi w pole
możliwości kontekstów publicznych. I tak powstaje muzeum, muzeum prywatne. Nie muszę Państwu mówić, to się bardzo ładnie ogląda. To wszystko jest szalenie spektakularne, kiedy oglądamy filmy, ale to jest też mnóstwo problemów, mnóstwo pracy, żeby dojść do takich efektów. I myślę, że ten przykład, kiedy możemy tu dzisiaj gościć też w zabytkowej sali i oglądać te artefakty, to myślę, że to jest taki no, znakomity, wspaniały kontekst, kiedy możemy ze sobą obcować i sięgać do tradycji. A wiadomo, że nie będziemy nigdy budować przyszłości bez odniesienia się do tego, co już było, żeby później nie udawać, że jesteśmy odkrywcami faktu, że świeci żarówka, bo to już stało się dawno temu. I w końcu, proszę Państwa, ta inicjatywa oddolna jest też kapitalnym przykładem dla środowiska lokalnego. I tu chciałbym spojrzeć z jeszcze innej perspektywy. Pan Janusz mówił o wspaniałym Teatrze Bez Nazwy. Widzę pana Krzysztofa Biadałę, znakomitego aktora tegoż teatru. A ja... Jako reżyser mam prawo powiedzieć, że jest znakomity. Proszę Państwa, a ja chcę spojrzeć z perspektywy teraz honorowego obywatela Gieczwałdu, że w gminie to jest coś, co stanowi pewien wzór, coś, co jest drogowskazem dla nie nawet rówieśników pana Janusza Dramińskiego, ale dla następnych pokoleń. To myślę, że wspaniała, najlepsza lekcja. Bardzo, bardzo dobitna, bardzo realistyczna. Proszę Państwa, długo można by było mówić o skarbach kultury regionalnej. Myślę, że na pewno takim skarbem jest muzeum w Szombruku. Natomiast, no cóż, nie będę odkrywczy, ale powiem coś, co mogłoby być puentą. I pamiętajmy o tym, to konteksty kulturowe w dużej mierze, ja twierdzę, że w największej, decydują o sensach życia każdego człowieka. Panie Januszu, dziękuję bardzo. Szapoba. Aż się czuję trochę zażenowany. Dziękuję za te liczne pochwały, ale chcę Państwu powiedzieć coś takiego. Patrzycie na mnie, ale patrzycie też tu. Popatrzcie. Po co komu tyle kieratów? Może by wystarczyły dwa, no trzy, ale moja idea, bo ja jestem, jeśli mogę użyć tego słowa, muzealnikiem, ale amatorem. Moja idea była taka, chodzi o nazwy, jakie na nich są, bo to są nazwy miast, nazwy fabryk i nazwy ludzi. Za tym się kryje cała historia. Przecież ci ludzie też tak się spotykali jak my, na różnych przyjęciach, pracowali, odwiedzali się i tak dalej. To właśnie o to mi chodziło. Ale też powiem tak, że to są też wspaniałe rozwiązania techniczne. I ja zwróciłem uwagę na to, to proszę Państwa są bursztaty same, różnej średnicy. No jak stał taki kierat gdzieś tam u gospodarza, nawet pamiętam jak gdzieś koło wsi Plękity i gdzieś na górce, myślę sobie, no przecież pójdzie na złom, no. Potłuką, zawiozą do hut, a potem porobią pogrzebacze i będą nam sprzedawać do grilla. No, to przecież tak nie może być. A one tym bardziej, że się różnią i konstrukcjami różnymi, technicznymi. Na co zwrócił mi uwagę pan profesor Lipiński z Wydziału Nauk Technicznych. I panie profesorze, może parę słów by pan zechciał powiedzieć, bo zobaczcie państwo, ile ktoś sobie zadawał trudu. Jakie to były odlewy, jakie to były konstrukcje. Gdyby pan powiedział parę słów, bo technika to nie tylko nasze smartfony i nasze nowoczesne samochody, to były opatentowane rzeczy. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
po raz pierwszy występuję przed nowym rektorem. Trochę jestem skrępowany, aczkolwiek nie byłem przygotowany, że będę miał tutaj wystąpienie. Proszę Państwa, ja reprezentuję Wydział Nauk Technicznych naszego Uniwersytetu, który już w ubiegłym roku obchodził swoje 50-lecie. Korzenie naszego wydziału związane są z rolnictwem, bo z Katedry Mechanizacji Rolnictwa ówczesnego Wydziału Rolniczego plus osoby z przemysłu zatrudnieni i tak powstał już 51 lat temu Wydział Mechaniczny, który teraz nazywa się Wydziałem Technicznym. Proszę Państwa, my mówiąc o technice, oczywiście o tych maszynach rolniczych również mówimy. Ja kończąc studia w Olsztynie właśnie na Wydziale Mechanicznym, kończyłem kierunek mechaniki, ale była specjalność maszyny rolnicze, stąd być może sprostam tutaj wyzwaniu, które tutaj Pan Janusz mi postawił. Proszę Państwa, na kierat można patrzeć, że to jest urządzenie, które kojarzy nam się z tym, że służy do napędu maszyn rolniczych, ale tak prawdę mówiąc, pierwsze zastosowania kieratów to nie były maszyny rolnicze, to były gdzieś tam kopalnie, tudzież inne miejsca, gdzie trzeba było przetransportować albo urobek, albo wypompować wodę. Tak prawdę mówiąc, to jest taka najprostsza wersja silnika. One zostały wyeliminowane z użycia w latach 60. ubiegłego wieku, z chwilą, gdy elektryfikacja stała się powszechna, w zasadzie wkroczyły na polskie wsie silniki elektryczne. Tak samo można mówić również o tych tutaj wspomnianych dzisiaj mocarniach. My mówiąc o nowoczesnych kombajnach, które służą do zbioru ziemiopłodów, można powiedzieć, co to jest kombajn. To jest taka jeżdżąca mocarnia. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli byśmy dołożyli silnik, byśmy dołożyli zbiornik, to w zasadzie jest to pierwotna wersja, powiedzmy, takiego pruszonego kombajnu, to można było to powiedzieć. Oczywiście w tej chwili są nowoczesne maszyny, gdzie dołożono elektronikę, gdzie te procesy są kontrolowane, gdzie powiedzmy ten obsługujący ma ten komfort, że on musi tylko obserwować, czy wskaźniki pokazują to, co powinno być pokazywane, aczkolwiek to wszystko zaczęło się bardzo dawno temu i zasada działania jest taka sama. Tutaj patrzyliśmy na tą mocarnię, no węben mucący i klepisko, ale żeby dobrze oddzielić nasiona od kłosów, no to musi być właściwa prędkość obrotowa. A żeby to było, no to właśnie potrzebny był, powiedzmy, w tym pierwszym zastosowaniu właśnie chociażby taki kierat. Czy tutaj jeszcze tak zwróciła mi uwagę socha, która stoi. W tej chwili nie są używane te narzędzia, aczkolwiek gdybyśmy popatrzyli na to, że tam już jest metalowa odkładnica, odkładnia i lemierz, no to zastanówmy się, stare pługi i nowoczesne pługi. Korpus pługi tak samo jest zbudowany. Materiały są inne, technologia wykonywania jest inna, natomiast zasada działania jest taka sama. Chodzi o podcięcie na pewnej głębokości, podniesienie i odwrócenie tej skiby. Tak? W tej chwili tutaj zapewne Pan Rektor na wydziale swoim toczy dyskusję w gromie osób, specjalistów, czy uprawa orkowa, czy bezorkowa. Zdania są podzielone, ale pług w moim przekonaniu nie będzie jeszcze wyniesiony, wyprowadzony z uprawy rolnej. Bo tak to wynika z moich obserwacji. Proszę Państwa, na technikę rolniczą trzeba patrzeć poprzez pryzmat tego, co kiedyś zostało opatentowane, znane. Pojawiają się oczywiście nowe rozwiązania, aczkolwiek w wielu przypadkach to jest to, tak jak wspomniałem chociażby, czy to o tych pługach, czy o mocarniach, czy o tych kieratach, że to są rozwiązania znane, które są unowocześniane i trzeba to w ten sposób też również patrzeć na tą technikę rolniczą. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, popatrzcie. Ocalić od zapomnienia, od zniszczenia. Zadzwonił jeden pan opiekun tego pałacu koło Małbyt. Mówi, panie Januszu, przyjeżdżaj pan, wszystko rozkradną. No to my żeśmy przyjechali tą lawetą i co można było, to
to on nam dał, żeśmy przywieźli. Niektóre rzeczy są wspaniałe i stoją do tej pory w naszym muzeum. Takie maszyny specjalistyczne, może nie wiem, czy Państwo słyszeliście, niektóre bardzo takie właśnie, bardzo ciekawe rozwiązania. A tam dalej widzicie stary wiatrak i to wszystko by się zawaliło. Albo na przykład maszyna, która stała w Bartążku, w stodole. Odgarnąłem tą słomę, patrzę, a tam pisze Allenstein. Tam pisze Emil Gutek Allenstein, ale on miał wielkiego konkurenta, Paula Miszkę Allenstein. To byli wielcy konkurenci. No i mam tą maszynę. Co prawda na początku pojechałem, a gość mówi, oj, słomę kupiłem, tu się nie da, niech pan na wiosnę. I ja tak na wiosnę, na jesień. I przyszła wiosna taka, że było mało słomy i to zrobiłem. Proszę Państwa, a teraz powiem tak, krótko. Pan profesor Jarczyk, człowiek techniki, profesor uniwersytetu, ale jednocześnie malarz, artysta, oddaję mu głos. Skończył studium podyplomowe nawet. Tak mnie zmobilizował, że może ja pójdę do pana profesora Lipińskiego na jakieś nauki techniki rolniczej. Zapraszamy na dziewiętnaście. Panie rektorze, szanowni państwo, no, jestem tutaj dlatego, że byłem też na otwarciu, a rektor Górecki, będzie ta nazwa jemu już przypisana do końca życia, panie rektorze, podał taką myśl. Zróbmy album dla studentów, który by pokazał tą myśl, to co tutaj wszystko było mówione, jak to się tu kształtowało i nazwijmy to po prostu inżynieria rolnicza na naszym terenie, czyli na Warmii i Mazurach. Proszę Państwa, no, było nas tylko dwóch tutaj profesorów z uczelni, no więc nas zachęcił, żebyśmy się tym wzięli to pod swoją uwagę. Proszę Państwa, i już plener się odbył u pana inżyniera Dramińskiego. W mojej grupie jest 7 fotografów, można powiedzieć, dobrej marki. Porobili zdjęć setki. 2 albumy już od 2 dostałem wczoraj na zebraniu, bo tak prosiłem, żeby cokolwiek już się tworzyło w tej materii, prawda? Bo to trzeba już no, robić po prostu jedno za drugim. Proszę Państwa, i trzeba przyznać, ja patrzę na... też sam fotografuję przecież. Ale ci nasi fotograficy są naprawdę dobrzy. Zobaczcie, te ule, które, prawda, by się wydawało, nic nie znaczą. Można tak sfotografować, jak tu, może tak troszeczkę, żeby to było lepiej, bo tutaj jest... Można tak sfotografować, jak inny jest wymiar od razu artystyczny, bym powiedział, a zarazem i fachowy, prawda, bo ręka pana Janusza tutaj, jak widać, też dotyka, bo pokazuje nam coś. 4 godziny żeśmy chodzili, 4 godziny żeśmy ciężko pracowali, a na końcu jeszcze w domu żeśmy zawracali, prawda, głowę, bośmy chwalili piękny domek, plus to, co nam tam jeszcze, to już pani Alicja tutaj i trzeba powiedzieć, że stale co spotkam, to będzie dostawała kwiaty, bośmy nabałaganili i prawda. Proszę Państwa, już takie mamy i będziemy to kontynuować, bo już rozmowy szły, nawet z panem rektorem też troszeczkę tam żeśmy zaczęli. Będzie to w innej konwencji. Pan inżynier Dramiński da sobie radę z finansami bez problemu, bo to przecież wiadomo, że ten. Także tam ten problem, czy możemy współpracować, czy nie. Proszę Państwa, panie dyrektorze Cygański, mi się bardzo podobało to, co pan powiedział, że wieża Eiffla jest też polska, bo ona jest polska. Proszę Państwa, nawet nie wiemy, jak pięknie historia się toczy. Wieżę Eiffla uratował Polak, Ochrowicz. Pięknie to zrobił dlatego, że proszę Państwa, była już decyzja, że rozbierają to paskudztwo, bo takie, tak byli zawzięci Paryżanie na tę właśnie wieżę. Pierwsza wojna światowa, a Ochorowicz wymyślił i tam opatentował no, krótkofalówkę, można powiedzieć, na 60 km. Ona tylko wtedy działała, ale wypróbował ją na wieży Eiffla jako ten z anteną. I okazało się, że jak wybuchła pierwsza wojna,
to od razu zajęli wieżę Eiffla wojskowi i w ten sposób on ją uratował. I to mówią wszyscy przewodnicy tam, jak się ktoś tam znajdzie, prawda, nie mówiąc już o tym, że w Wiśle, gdzie on tam kupił, wybudował mnóstwo, bo tych patentów tam porobił, a był doktorem z zawodu medycyny. No zobaczcie, jak to wszystko fruwa. Ja byłem rzeźnikiem, no można powiedzieć pierwszy mój zawód, a potem no, pracowałem w zakładach mięsnych, no a już nagle mi się coś tam przekręcało, prawda, i nagle mnie artystyczne wzięły rzeczy. I tu bardzo dziękuję, że pan o tym wspomniał, bo ta wieża Eiffla jest naszym polskim też wkładem, że ona istnieje. Dziękuję bardzo, tak się to ładnie dzieje. Szanowni Państwo. To wszystko, co mówimy, to jest prosto od serca. Wiele uwag jest kierowanych do pana rektora, ale to nie jest taka okazja i nacisk taki, żeby swoje powiedzieć, tylko jak gdyby to otwiera też nasze szanse, prawda? Pan jest tym nowym pokoleniem, to jest zmiana pokoleniowa we władzach. Ale chcę powiedzieć tak, że to nie wszystko. Nasza firma, która jest założycielem, mamy fundację maszyn rolniczych, bo to się stało takie duże. Nasza firma, która jest fundatorem tej fundacji, również prowadzi ciekawe prace naukowo-badawcze i mamy duże bardzo osiągnięcia. I chcę powiedzieć to, co pan powiedział, tak mi trafiło do głowy. Nasza uczelnia ma być znana, czyli będzie i nasze miasto, i my wszyscy będziemy z tego dumni. Podam przykład. Pracujemy nad mamografem ultradźwiękowym. Wygląda na to, że to się sprawdzi. I jeśli byliśmy już prorektora, pana Jaroszewskiego w tej sprawie, współpracy, to będzie na skalę światową osiągnięcie mamograf ultradźwiękowy. Nie rentgenowski, który jest szkodliwy, ale to będzie za jakiś czas. A teraz, proszę bardzo, podam wam przykład współpracy nauki i firmy. Jest tu pan profesor Zapotoczny, którego tutaj zapraszam serdecznie, żeby powiedział parę nam słów, który przyszedł do mnie i mówi, panie Januszu, mówi, przyrząd do badania ziarna mam, róbmy to razem. No to my żeśmy to podchwycili, to jest bardzo ciekawy temat gospodarczy, bardzo ważny. Panie Piotrze, gdyby pan zechciał chociaż na sekundkę, bo pan jest naszym dobrym duchem, pan, proszę państwa, pan jest nie tylko naukowcem, który robi doniesienia naukowe, czyli ma osiągnięcia na papierze, ma konkretne, praktyczne osiągnięcia, zbudował wspaniałe urządzenie do separacji, do oceny. Pan rektor nawet mnie zapytał, ale pomyślałem najlepiej, pan, jak pan powie, jakie parametry można mierzyć, a my nawet chcemy ryż też oceniać, a wiecie, że Azja Południowo-Wschodnia to jest ogromne zagłębie ryżowe i tam naprawdę jest, to są ogromne rynki zbytu, gdzie my bierzemy udział. Na przykład powiem wam tak, ryż, zboże, kukurydza, to jest naszym najlepszym klientem, jeśli chodzi o wilgotność, mierzę do tego. Nie zgadniecie, Bangladesz. Tysiące sprzedajemy, jak tam jest 170 milionów ludzi. Panie profesorze, oddaję panu głos. Jak z tym urządzeniem jest? Dalej działamy. Działamy. Proszę bardzo. Dziękuję za głos. Dziekan, pan profesor Lipiński, i tak samo jestem zaskoczony, bo pierwszy raz przed panem rektorem występuję. Ale ja tu nie jestem egzaminatorem. Ale też oficjalnie, przed panem Juszem też występuję oficjalnie pierwszy raz tak i przed takim gronem. Tak, tutaj pan już wspomniał, że nawiązaliśmy współpracę w ramach takich dwóch projektów. Jeden projekt dotyczy oceny jakości jęczmienia browarnego, ponieważ jęczmień browarny jest takim specyficznym zbożem, który wymaga bardzo dokładnej oceny, ponieważ wszelkiego rodzaju browary, a tak naprawdę słodownie, które produkują słód, muszą mieć ujednolicony materiał do produkcji tego słodu. No i tam był zawsze problem oceny jakości tego słodu. Ponieważ ziarno zboża skupowane jest od rolników z różnych miejsc. I teraz to ziarno, kiedy spływa do słodowni, okazuje się, że jest różnej jakości. Trudno jest zbudować, czy tam sporządzić jedną partię 80 czy 120 ton ujednoliconego materiału do produkcji tego słodu. No i teraz słodownia, akurat współpracowaliśmy tutaj ze słodownią z Poznania, Suflet, zwróciła się i tam razem ustaliliśmy, że zbudujemy urządzenie, które będzie oparte na systemach wizyjnych do automatycznej oceny jakości tego jęczmienia browarnego. Klas jakościowych, jeśli chodzi o uszkodzenia tego jęczmienia, jest około 11. No i zbudowaliśmy takie urządzenie, które w sposób automatyczny identyfikuje 11 cech jakościowych i potrafi
w ciągu jednej sekundy ocenić 7 sztuk ziaren i posortować je, co jest ważne, posortować jeszcze je do odpowiednich pojemników, co daje nam możliwość potem oceny ilościowej i jakościowej takiej mieszaniny. Takich urządzeń na świecie, praktycznie takiego urządzenia nie ma. Na świecie to jest jedyne urządzenie, które udało się zbudować, które działa. No ale niestety jeszcze my to robiliśmy w ramach projektu badawczego z NCBR-u. No ale NCBR zmienił swoją filozofię, daje pieniądze na 90% danego produktu, a na pozostałe 10%, czyli na dokończenie takiego projektu do fazy już ostatecznej, nie ma środków finansowych. I ten projekt na razie został zatrzymany, ale tutaj z panem Januszem z kolei nawiązaliśmy współpracę i będziemy kontynuować, żeby coś z tego projektu dalej się rozwinęło, ale też ten projekt dał swoje owoce, bo część tego projektu została wykorzystana właśnie do ceny jakości ryżu w Indonezji i tutaj przygotowaliśmy panu Januszowi takie dwa prototypowe stanowiska, które pojechały do Indonezji, tam zostały zademonstrowane. Na dzień dzisiejszy zbudowaliśmy właściwie 3 takie stanowiska do oceny jakości ryżu. No i jeden z naszych badań wychodzi i z przeglądu literatury i światowych urządzeń w tym zakresie wychodzi, że no bylibyśmy mocno, mocno konkurencyjni, gdybyśmy to wprowadzili czy tam wdrożyli w życie. Ale tak jak pan Janusz na początku wspomniał, COVID nas trochę mocno ograniczył, ponieważ no jest utrudniony jakby taki kontakt bezpośredni, badawczy. No ale myślę, że wcześniej czy później zaczniemy dalej kontynuować, czy sfinalizujemy. Sfinalizujemy na pewno, ponieważ te stanowiska są właściwie gotowe. Teraz piszemy publikacje, chcemy to opatentować, chcemy to przedstawić światu, a zarazem tutaj będziemy mieli. Proszę Państwa, bo to jest takie wzajemne inspirowanie się. To Pan nas zainspirował tym tematem, tak? I byłem nawet zaskoczony, że jest ktoś taki aż tak techniczny, że tak powiem, na uniwersytecie. Cóż ja jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Może poproszę moją małżonkę, bo ona, moja małżonka jest bardzo skromna i jestem mile zaskoczony, powiedziała, ja też chcę coś powiedzieć. Bardzo dziękuję w imieniu małżonka i swoim, żeście zechcieli Państwo nas odwiedzić jeszcze. Tutaj zapraszamy do tego prawdziwego muzeum, do Szombruka z rodziną, na przykład w niedzielę, w sobotę, zadzwońcie tylko Państwo, czy jesteśmy i przyjeżdżajcie, oglądniecie, pokażecie krewnym, znajomym to, bo no, trzeba byłoby pokazać te zbiory. Ja jestem pełna podziwu dla mojego małżonka, zaczynaliśmy razem, później to już on się trochę odseperował, a właściwie może nawet ja się odseperowałam, bo to jest, prawdę mówiąc, tolerowanie 100 młockarni w domu, która jedna jest wielkości pokoju w pobliżu, to jest dosyć duża sztuka. Albo na przykład 400 prawie kieratów, czy tam 300 kieratów. No ale te wyrazy uznania, które go spotykają, prawda, ze strony państwa i ze strony innych ludzi trochę, że tak powiem, hamują tą moją niechęć już do kolejnej młockarni. Ja czasami to mam takie chwile wahania i myślę sobie, no dobra, dobra, ale to już tylko perełki będziemy teraz zbierali, te najlepsze egzemplarze, ale chciałem zwrócić uwagę, co powiedział pan profesor Zapotoczny. Słyszeliście? Indonezja, ryż. W głowie się nie mieści. Gdzie my? Z Dajtek do Indonezji. Tam mamy ogromne szanse. Myśmy to prezentowali w ogromnej instytucji w Indonezji. Wielokrotnie już tam byliśmy. W Jakarcie nazywa się Bulog, która odpowiada za magazyny ryżu dla całej Indonezji. 270 milionów ludzi. To jest naprawdę bardzo ciekawy temat. A dlaczego Indonezja akurat? No, proszę Państwa, dowiecie się 3 października. Wszystkich zapraszam w sobotę o 12. Będzie to poświęcone naszej drugiej pasji albo pierwszej pasji, nurkowaniu i teraz podwodnej fotografii. Ale powiem jeszcze Państwu tak, że no to nie bardzo rozumiem, jak to jest z tą kulturą. Czy kultura to tylko Opera Narodowa, Filharmonia Olsztyńska i muzeum, czy też kultura to też jest na tym najniższym szczeblu, na przykład gminnym. I mamy tutaj panią,
Joannę Jaruszewską, która właśnie zajmuje się kulturą. I wyobraźcie sobie, że ona tak nas uhonorowała, że jeden kierat niemalże na swoich plecach postawiła w Gierszfałdzie na największym skrzyżowaniu i robi różne akcje kulturalne. Pani Asiu, prosimy o parę słów. Wspaniała osoba. Ja tylko jeszcze chciałam bardzo Państwu podziękować. Wręczam ten bukiecik, tak jak powiedziałem, i tak jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za to, że nas przyjmowali. 3 października, 12. Pan pewnie zajęty będzie, ale pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, 2 październik, 11 godzina. Wszyscy śpiewamy w domach, w pracy Gaudeamus Igitur. Wspieramy Pana Rektora, tak? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani Asiu, gmina Gierszfałd. Kobieta niezwykle uzdolniona, organizuje różne imprezy. Ten kierat to ona wciągnęła, chyba sama nawet na tą górkę, proszę powiedzieć. Może pan Janusz tak mówi, może zdał ten egzamin, bo nie uprzedził, że będę coś mówiła. No rzeczywiście doszliśmy do porozumienia i pan Janusz podarował nam jeden kierat, który ustawiliśmy w samym centrum Gierszfałdu. I no może nie na samych plecach, bo tutaj zaangażowani byli pracownicy jeszcze wtedy Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale przewieźliśmy ten kierat i tutaj duże dziękuję dla Krzysztofa Biodały, bo jego warsztaty z kolei pomogły nam obsadzić na drewnie konstrukcję na starych podkładach kolejowych, więc jest to no taka bardzo ładna konstrukcja i przyciągająca bardzo dużo turystów. Ja sobie zrobiłam takie miejsce wyłapywania turystów w sezonie, bo wystarczy, że co jakiś czas wyjrzę przez okno i jak ktoś się kręci przy kieracie, bo kręcą się cały czas, to mogę sobie szybko wybiec, spytać, czy turyści, a może by chcieli posłuchać, co tu jeszcze w tej gminie można zobaczyć, a może ulotkę wziąć i jeszcze gdzieś pojechać, a najważniejsze to, żeby pojechali właśnie do muzeum i obejrzeli. Generalnie powiem Państwu, że taka jakby fajna rzecz się zadziała, bądź się dzieje, bo nawet nasi pracownicy się wyczulili na to, że no przyciągnęliśmy taką rzecz i ona stoi, ona jest stara, jest zabytkiem, więc zdarza się nam nawet, że nasi pracownicy dzwonią, pani podjedzie na ten przok, bo tu przyjechał pan, sprzedał dom i takie różne rzeczy przyszedł wyrzucić. No i ostatnio się okazało, że odłowiliśmy troszkę takich perełek, takich młynków domowych, bardzo, bardzo starych. Ja się nie znam na zabytkach, ale jak dla mnie, to ja bym nie wyrzuciła. I pozyskaliśmy tarę do prania metalowe, ale w drewnianej oprawie. I no, całe szczęście mamy taką małą izbę muzealną w Gierszfałdzie, że gdzieś będziemy to upychać, ale no, mam nadzieję, że jak się nam skończy miejsce, to będzie już muzeum jeszcze bardziej otwarte i będzie można gdzieś te perełki pooddawać. Dziękuję bardzo. Chyba zbliżamy się już do końca naszego spotkania, więc no mam pewne doświadczenie w takich imprezach i zawsze zadaję na koniec takie pytanie. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Czy rusza nas? Proszę? Czy rusza? Czuję, że Pani Wioletta. Ale nie, to nie jest obowiązkowe, ale pani nas odwiedzała w naszym muzeum i wie, co to jest. Także wiem, proszę. Co jest. Pani Januszu, Pani Alicjo, Pani Alicjo, Pani Januszu, mówiliśmy tutaj dużo, usłyszeliśmy, przepraszam, o dziedzictwie materialnym, niematerialnym. I Wy, Szanowni Państwo, takim dziedzictwem regionu jesteście. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, żywym. Za to, co robicie. Wy jesteście pięknymi. Wasze inicjatywy tak pięknie reklamują, można powiedzieć, nasz region. Dzięki Wam poznajemy nie tylko świat maszyn rolniczych, podwodny świat, o czym tutaj się już Pan Dramiński wspomniał, ja kilka wystaw już obejrzałam, ale też zajrzymy w głąb człowieka, bo USG, które produkujecie, jest jednym z najlepszych na świecie. Centrum, to jest prawda. Centrum, które weterynaryjne nie do przebicia jest. Najlepsze na świecie. To prawda. Centrum, które powstaje przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, jest wyjątkowym centrum, bo to jest jedyne centrum, które właśnie działa przy uczelni wyższej i też nawiązuje do historii naszego regionu, do rolnictwa. Dwa poziomy będą poświęcone rolnictwu
rolnictwo dawniej i dziś. Kolejny poziom to będzie rolnictwo przyszłości i mam nadzieję, że wiele wspólnych inicjatyw uda się nam właśnie z Państwem zrealizować. Pani, jak wiecie, jest dyrektorem tego centrum. Powstającego. Także życzę dużo zdrowia Pani Alicjo, Pani Januszu, żebyście mogli dalej rozwijać swoje piękne pomysły. I kłaniam się mamie Pana Janusza. Tak pięknie wychowała swojego syna. Przez jakąś wieś i coś zobaczyli takiego, to nie za dużego. Oficjalnie tylko perełki. Dziękuję bardzo. Szczególnie panu rektorowi, który mało obowiązków ma, zechciał tu przyjść. Wszystkim dziękuję za zabranie głosu, a słuchaczom za słuchanie.